Cześć kochane ziomeczki moje, tu Wojtaszek Pietraszek, Rock Day. Ćwiczenia na lewą rękę na basie. No tutaj właściwie można powiedzieć szczerze, że rodzaje ćwiczeń i różne możliwości ćwiczeń to są naprawdę nieskończone, jeśli chodzi o lewą rękę, jak i o prawą. Może prawo, może generalnie mniej troszeczkę, ale jeśli chodzi o lewą rękę, to naprawdę mamy bardzo dużo możliwości. Podstawowym ćwiczeniem, które teraz właściwie trzeba byłoby rozdzielić. Podstawowe ćwiczenie, które powinien robić każdy, który zaczyna grać na basie, to jest w ogóle ogarnięcie systemu naciskania, prawda? Ogarnięcie tutaj tych palców. Jeśli wiemy, że kciuk ma być z tyłu, no to oczywiste jest, prawda? Po środku gryfu mniej więcej, to każdy z palców, jest zasada, że każdy z palców ma swój próg. No i też swój numerek. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest zasada podobna, czy prawie taka sama jak na gitarze elektrycznej. Tylko, że tu mamy troszeczkę większe odległości, troszeczkę grubsze struny, troszeczkę większe odległości między strunami i czasem nawet nad strunami jest troszeczkę wysoko. Więc podstawowe ćwiczenie to jest takie, żeby grać pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czyli po prostu wskazujący, środkowy, serdeczny, mały. Coś takiego, więc właściwie to jest, no jak ktoś już sobie poćwiczył, to jest proste, ale generalnie jeśli wiemy, że mamy naciskać dźwięk przed progiem, to te palce nam się znacznie rozszerzają, bo można było łatwo na przykład tu przed progiem, tu już nie, tu też nie i tu też nie, tylko że będziemy mieć dźwięki. Więc musimy po prostu robić tak, że przed progiem uderzamy. Więc spróbujcie może sobie właśnie zagrać tak, jak ja tutaj cisnę. Czyli tak, na najcieńszej strunie, na strunie G, dajemy pierwszy palec, drugi, trzeci, czwarty. Parę razy gramy na danej strunie, aż się jakby oswoimy z tą struną, a później zmieniamy na następną, na grubszą. I się cofamy. To jest pierwsze takie ćwiczenie, które gramy w poprzek gryfu, prawda? Czyli idziemy od jakiejś tam struny i idziemy w poprzek gryfu. Właśnie można by taką strzałeczkę narysować stąd dotąd. Drugie ćwiczenie to byłoby takie, że jedziemy wzdłuż struny, czyli po prostu robimy, przesuwamy się o jeden próg. To jest pierwszy wariant tego ćwiczenia. Jeszcze ważna rzecz, że gramy dokąd damy radę rękę wcisnąć, nie że na przykład sobie zagram. O, jestem zadowolony, prawda, koniec. Tylko po prostu, tu mamy inny układ ręki, tu jest inny układ ręki. Można zrobić tak, że skoro tu jest szeroko, a tu jest wąsko, to możemy zacząć sobie od wysokich progów, tutaj na przykład gdzieś od 15 progu. I się schodzimy w dół do najniższych progów, najniższych dźwięków. Myślę, że to będzie dla Was bardzo fajnie. Ja to gram troszeczkę szybciej, no oczywiście mógłbym zagrać w wolniejszym tempie, żeby wszyscy to ogarnęli, ale zapewne większość z Was już tam coś rozkminia na basiczku, prawda? Trzeci wariant to byłby aha, no to wracając do tamtego, że wzdłuż każdej ze strun najlepiej zagrać, prawda? Trzeci wariant to byłby taki, że gramy po przekątnej, czyli na przykład zaczynamy od pierwszej struny na pierwszym progu. Ale już przechodzimy na następną strunę, tylko że na drugi próg. Następna tak samo. I
czyli po prostu zaczniemy robić tak jakby zygzak z jednej strony w drugą stronę. Możemy tak, tak przesuwać się, możemy robić tak, tak i z powrotem taki, taki wyjdzie taki szlaczek, prawda? Z tych ćwiczeń. No i naturalnie możemy zmieniać kolejność, że nie zaczynać zawsze od najcieńszej, tylko właśnie na przykład od najgrubszej i idziemy w tą stronę. To jest taki, to są takie podstawowe warianty ćwiczeń palców. Oczywiście można tutaj je modyfikować, no bo to raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery to jest takie najprostsze ćwiczenie. 4, 3, 2, 1 to już jest druga wersja. 1, 1, 4, 3, 2. O, na przykład takie całkiem, całkiem fajne, czyli 1, 4, 3, 2. 1, 2, 4, 3. Takie bajery. Tu waszym zadaniem byłoby właśnie rozpisanie sobie na kartce, można powiedzieć, można na kartce zostaw. Rozpisanie na kartce wszystkich wariantów tych palców, tych trzech palców. Rozpisanie na kartce tych czterech palców, które mamy do dyspozycji i podczas ćwiczeń takich codziennych, właśnie tych takich 30-minutowych takich, czy tam 15-minutowych ćwiczeń takich rozgrzewających, które właśnie zawsze mówię, żeby ćwiczyć, to sobie właśnie robić tak, że grać, że zmieniać te motywy, te palce. Nie grać zawsze 1, 2, 3, 4, tylko na przykład w dany dzień powiedzmy grać jakieś różne 2, 3, 1, 4 załóżmy i sobie przegrywać cały gryf w ten sposób. Naturalnie, jeśli sobie zwiększymy tempo i będziemy równo grać te dźwięki, to te ćwiczenia będziemy szybciej przerabiać, bo wiem, że one są nudnawe, więc jeśli je szybko przerobimy, będziemy można brać się za coś, co bardziej nam sprawia przyjemność, ale przynajmniej odwałkujemy to, co jest takiego podstawowe do przećwiczenia, więc tak sobie działajcie, panie i panowie, i ćwiczcie. Papatki.